Czasem spotykam się z opowieściami, że ktoś znalazł cenny sprzęt na swoim strychu, bądź bardzo stary komputer w piwnicy, lub gdzieś u dziadka konsolę, na której grywał jego tata w młodości. Te historie zawsze pobudzają wyobraźnię. Często plułem sobie w twarz, dlaczego nie zachowałem niczego dla siebie na pamiątkę. Aż tu nagle mój brat znalazł takie małe różowe cudeńko, o istnieniu którego całkowicie zapomniałem. PSP, które nie było uruchomione przez ostatnie 10 lat. Jestem ciekaw, czy uda się ją uruchomić, a przy tej okazji pokażę wam, jak wymienić przyciski w tej konsoli, co jak sami zobaczycie jest bajecznie proste. Historia różowego PlayStation Portable jest o tyle ciekawa, że w 2007 roku została zakupiona tylko dlatego, że była o wiele tańsza od swojej czarnej odpowiedniczki. Ówczesna różnica wynosiła około 300 zł, względem oczywiście cen regularnych konsol. Zakupił ją mój młodszy brat, swego czasu intensywnie ją użytkując. Zresztą ja też. Sielanka niestety nie trwała długo. W pewnym momencie jeden z przycisków odmówił posłuszeństwa, a finalnie całkowicie wypadł. Jak widzicie, konsola ma mocno zużyte gumy pod klawiszami. Niestety, ale obawiam się, że samo dołożenie przycisku nie pomoże. Nie będę rozwodził się na temat możliwości tej konsoli, gdyż powstał już odrębny materiał na temat PSP. Dzisiaj przywrócimy konsolę do życia. Biorąc ją do ręki i sporządzając notatki, nie miałem bladego pojęcia, czy urządzenie działa. Z czystą ciekawością podjąłem pierwsze próby reanimacji. Początkowo konsola nie chciała się uruchomić, a dioda sygnalizująca podłączenie zasilania się nie zapalała. Rozważając coraz bardziej skomplikowane procesy, jakie będę musiał wykonać, zacząłem się zastanawiać, czy w ogóle dam radę. PSP chyba w obawie przed moimi możliwymi działaniami też zaczęła się stresować, gdyż w pewnym momencie po prostu dioda się zapaliła, a konsola ruszyła z impetem, wyświetlając informację o trybie recovery. Odstawiłem konsolę na kilka godzin, aby naładować akumulator i zacząć szukać ewentualnych kolejnych usterek. Na szczęście okazało się, że konsola sprawia wrażenie sprawnej. Jedyną niewiadomą jest niezdiagnozowany przycisk. Postanowiłem więc poszukać części zamiennych i je zamówić. Okazuje się, że bateria konsoli jest całkowicie martwa. Nie trzyma ani sekundy. Więc wypadałoby, aby również ją zamówić. W końcu to konsola przenośna, więc fajnie, aby miała sprawny akumulator. Nie przypuszczałem, że dobranie części do różowej konsoli będzie aż takie trudne. W momencie tworzenia tego materiału udało mi się zlokalizować tylko jednego różowego dawcę, który w komplecie miał oczywiście przyciski. I nie uwierzycie, ale brakowało w zestawie przycisku z kółkiem, czyli dokładnie tego, który wypadł mi z tej konsoli. W takim wypadku zakup tej różowej obudowy mijał się dla mnie z celem. Polując na przyciski, zacząłem powoli tracić nadzieję. W końcu uznałem, że na ten moment najlepszym rozwiązaniem będzie podmiana przycisków na czarne. Niedługo później dorwałem dawcę. Czarne PSP rozebrane na czynniki pierwsze, którego nigdy się nie udało złożyć ponownie. Konsola była kompletna, pozbawiona jedynie śrubek. Uznałem, że najlepszym posunięciem będzie podmiana przycisków do różowej konsoli i stworzenie jedynej w swoim rodzaju odsłony PSP w kolorze różowym z czarnymi przyciskami. Czym prędzej przystąpiłem do procesu rozkręcania konsoli. PSP na szczęście nie posiada specjalnych śrub, ale ja niestety nie miałem odpowiedniego, precyzyjnego krzyżaka, więc użyłem płaskiego śrubokręta 1,4 mm. Jak mówiłem na początku, wymiana przycisków w PSP jest banalnie prosta. Odkręcamy 6 śrubek, z tym, że dwie z nich znajdują się pod tabliczką znamionową. U dołu konsoli również znajduje się śruba, ale jej nie musimy ruszać, aby zdjąć przedni panel. Po odkręceniu śrub zdejmujemy ostrożnie przedni panel i mamy dostęp do przycisków. Podjąłem decyzję, że przyciski będą czarne, więc postanowiłem odkręcić analog, który trzymają tylko dwie śruby. Wymiana gumowych podkładek i przycisków nie sprawia problemu. Przyciski są tak spasowane, że nie da się go włożyć w inny otwór niż dedykowany. Proces ten jest bardzo łatwy i szybki. Założenie z powrotem przedniego panelu jest również bardzo prostą czynnością. Wkładamy nową baterię od dawcy i uruchamiamy sprzęt.
konsola w końcu po 10 latach jest w pełni funkcjonalna. Przyciski działają wyśmienicie, a urządzenie aż rwie się, aby grać na nim w legendarne tytuły PSP. To jest niebywale miłe uczucie, kiedy udaje mi się uruchomić konsolę i działa ona w pełni. Z ciekawości sprawdziłem ceny. Takie różowe cuda z pudełkiem kosztować potrafią nawet 500 zł. Za moją pewnie nie uzyskałbym nawet połowy tej ceny. Ale za to stałem się posiadaczem nietuzinkowego egzemplarza PlayStation Portable, która przez 10 lat zmieniała często swoje położenie. Była niejednokrotnie narażona na niekorzystne warunki, a mimo to działa i ma się świetnie. Bateria po wymianie co prawda na używaną, ale dobrze trzyma. I tak oto za ułamek ceny stałem się posiadaczem kolejnej konsoli PSP. Miło, że tak niewiele czynności musiałem wykonać, aby ta konsola znów zaczęła nadawać się do użytku. Czy jesteś posiadaczem jakiegoś elektronicznego rarytasu? Koniecznie musisz dać znać w komentarzu, jakie ty posiadasz najcenniejsze urządzenie. Z mojej strony niestety to wszystko na dziś, ale przynajmniej ten materiał uchronił przed zapomnieniem kolejne urządzenie. Dziękuję, że dotrzymałeś mi towarzystwa i że razem ze mną tworzysz ten kanał. Do zobaczenia w kolejnym materiale, trzymajcie się, cześć!